Siemanko, wymiana tarcz i klocków hamulcowych, tył Opel Insignia A, w tym przypadku jest to napęd 4x4, tak wygląda autko. Co robimy? Zdejmujemy te zaślepki, jak się uda, luzujemy nakrętki, podnosimy auto do góry, ściągamy koło i działamy dalej. Autko podniesione, zabezpieczone, jak widać, podniosłem za wahacz. I teraz tak, śrubka tutaj jest od zacisku, odkręcamy jedną śrubkę i tutaj jest druga śrubka, też ją odkręcamy, jest to kluczyk najlepiej oczkowy, nasadowy, 13. Odkręcamy, to samo na dole robimy. Śrubki na bok, gdzieś tam sobie i teraz zdejmujemy zacisk. Tutaj trzeba sobie o to tak wciągnąć, na dole jest to samo, wciągamy i zdejmujemy sobie zacisk. Zacisk gdzieś na bok. Teraz wyjmujemy klocki. Tutaj sobie podważamy śrubokrętem, jak nie chce wyjść z jednej i z drugiej strony. Tutaj wyjdzie. Z drugiej trzeba podważyć śrubokrętem. Zaraz to zrobię. Troszkę tu trzeba pomóc sobie. O! Widać, ładny klocek wyszedł. Kładziemy sobie te klocki, zobaczcie, mają te z tyłu taką blaszkę tutaj jakby. O, widać. Czyli sobie kładziemy, że ten jest od jakby wewnętrznej strony, a ten od zewnętrznej. O, ten już blaszki nie ma. Blaszki nie ma. Jeszcze mogą być te klocki, ale jak już wymieniam, to wymieniam. Kładziemy sobie o w ten sposób na dole. I teraz tutaj zaraz pokażę, co dalej. Trzeba będzie odkręcić jarzmo. No i teraz odkręcamy jarzmo. Tu jest jedna śrubka, jak widzicie, na klucz nasadowy 15 i tu na dole jest druga na klucz 15. No i tutaj już niestety się trzeba posiłować. Zobaczcie, jak mi to wyjdzie. Przedłużkę tutaj dałem jedną. Te śruby są mocno dopierdzielone. I tu mam drugą przedłużkę. Aj, próbujemy. Hucha! A, akurat tutaj poszło. Nie, jakoś nie było mocno dokręcone. Teraz na dole jeszcze. Muszę się tu poprawić. No właśnie. Klucz 15 to jest. Już mi brakuje. Muszę przełożyć klucz, bo brakuje miejsca na zaparcie się. No kurwa. O, teraz będzie dobrze. No i tu też jakoś poszło. Czyli teraz grzechotka. Grzechotka. O nie, w tę mańkę. No i odkręcamy. I na górze śrubę i zdejmujemy jarzmo. Ostatnia śrubka od jarzma. Jarzmo zdjęte. I teraz tak. Tutaj są takie blaszki. O, tutaj. Na górze jest to samo. Te blaszki razem w zestawie z klockami nowymi są, a ja tych blaszek nie będę wymieniał, bo to nie ma takiej potrzeby. I też mnie ktoś tutaj nie mówi, że jak to trzeba wymienić, bo ja wiem, co robię, nie robię to pierwszy raz i tych blaszek nie trzeba wymieniać. Oczywiście jak ktoś chce, jest nadgorliwy, to może sobie je wymienić, ja mu nie bronię. Bierzemy szczotkę drucianą i tu wszystko, te rowki dokładnie czyścimy.
podczas czyszczenia musimy uważać, żeby tej gumki tu nie uszkodzić. To samo robimy po drugiej stronie. Jak to wyczyścimy, tu pomiędzy te rowki, gdzie pokazuję palcem, dajemy smar do hamulcy. Specjalny smar, zaraz Wam pokażę jaki. Następnie tak, tutaj ściskamy rączką tę gumkę i wypychamy, pomogę sobie nogami, i wypychamy te prowadnice tutaj. O, tak to się robi. O, widzicie jak ładnie? Wypychamy ją, wyjmujemy ją. Tu jest smar stary na tej prowadnicy. Czyścimy to szmatką i smarujemy nowym smarem. Zaraz pokażę, jaki to jest smar, i potem z powrotem tak wkładamy, zaciskamy tu gumkę. Zresztą to Wam samo wskoczy, nie trzeba nic zaciskać. Też trochę te jarzmo trzeba wyczyścić, no w miarę możliwości z tego syfu. Nie mówię, żeby go tam jakoś elegancko czyścić, ale trochę tą szczotką oczyścić, uważając na te gumki. Jak już nasmarujemy to wszystko i włożymy, i nasmarujemy też tutaj te blaszki, czyli tak zwane, też można to powiedzieć, że to są prowadnice do klocków, to wtedy to założymy. Co teraz? Teraz to zrobimy za chwilę. Tak jak powiedziałem, odkładamy na bok. I teraz tak, bierzemy młotek, opukujemy tutaj tarczę. Zaraz to zrobię mocniej. Bierzemy tutaj T30, taki specjalny kluczyk. Zaraz pokażę, jaki mam tu już naszykowany. To jest taki kluczyk. Tak jak w poprzednim filmie, jak ktoś oglądał, taki sam. Może widać, może nie widać. Jest to T30. Wkładamy tutaj, odkręcamy śrubkę. Muszę iść po nasadkę, gdzieś tu była nasadka. O, jest nasadka. Cyk, wypadł stąd. Odkręcamy. O, może pójdzie. O, poszła. To jak będziemy przykręcać z powrotem, to leciutko to przykręcamy. Znaczy, jak poczujemy opór, jeszcze trochę trzeba dowalić, ale z bardzo dużym wyczuciem. No i luzujemy i zdejmujemy tarczę. Tarcza chyba zejdzie zaraz, albo i też nie zejdzie. Tak, już się rusza. Czyli odkręcamy. Już pokażę do końca. O, śrubka się odkręca, wszystko elegancko schodzi. Robota Jut Malina, trochę tylko zimno. Z minus 5 dzisiaj jest chyba, ale nieważne. Nieważne, napijmy się. Złaś w mordę jeża. Ta śrubka nie jest posmarowana, dlatego tak ciężko się odkręca. Przy montażu trzeba gwint posmarować tym smarem, który Wam zaraz pokażę, do taki specjalny, wysokotemperaturowy, hamulcowy smar jest, do prowadnic i tak dalej. A już pokazywałem w poprzednim filmie. No i co? I zdejmujemy tarczę. Idziemy po nową tarczę. Dobra, idę po tą nową tarczę, założę i pokażę. Nie będę wszystkiego pokazywał, jak idę po tarczy, przecież bez sensu. Tutaj bierzemy szczotkę drucianą i to wszystko czyścimy dokładnie. O, to ma być z syfu dokładnie oczyszczone, żeby tu żadnych zadrazek, żadnych zadziorów nie było. Tak samo te szpilki. To wszystko ładnie czyścimy szczotką drucianą. Dobra, teraz zajmujemy się zaciskiem. Teraz zobaczcie, zakładamy takie specjalne urządzenie do wciskania tłoczków. Potem Wam pokażę, jak ten zestaw wyglądał, co pokazywałem. I teraz zobaczcie, co się będzie, jak będę to wkręcał, co się będzie działo z gumką. Postaram się to tak, powinienem to gdzieś oprzeć, ciężko tak zrobić. Ale patrzcie na tą gumkę. O, co? Widzicie? Za chwilę się rozpieprzy. Nie mogę teraz tego tak zrobić, muszę poluzować. I teraz tak, jest tak dlatego, że poprzednik, ten ktoś, kto wymieniał, nie nasmarował tutaj tej gumki. Zobaczcie, tu jest gumka, ona jest aż tutaj, o, aż tu wychodzi, stąd, tu się to zaczyna. Trzeba tutaj ją podważyć śrubokrętem i tam dodać płynu hamulcowego ze strzykawki, bo inaczej tego nie wkręcimy. Ja to teraz jakoś zrobię. Ciężko mi będzie pokazać, ale chwila. Żeby
Nie porwać górki trzeba. Uważasz, precyzyjna robota. Nie wiem, jak to tu mi się uda. Może nie widać, ale no... O! Udało się, zobaczcie. Podważyłem to. Widać? Widać. I teraz muszę delikatnie. I teraz, kurczę, odłożę to. Pójdę po strzykawkę, mam naszykowaną. Żeby mi to się tu nie spieprzyło. O! Och, dupa. Dobra, słuchajcie, zrobię to zaraz i pokażę wam, bo tak to gówno z tego wyjdzie. Jak będzie już włożone, za chwilę pokażę. No dobra. To jeszcze raz. Mam tu włożony śrubokręt. Tu mam taką ilość mniej więcej płynu w strzykawce. Ach, mordę. Teraz muszę tu włożyć strzykawkę. O! I zaaplikować płyn. O, w ten sposób, przesuwając te strzykawki. W tą stronę i w tamtą. Pomagać sobie śrubokrętem, żeby ten płyn tam doszedł, żeby to nasmarować. O! No dobra. Jeszcze tu troszkę. O, w ten sposób. I teraz zobaczcie, jak się będzie wkręcać. Idzie? Gumka stoi w miejscu, widzicie? O, proszę bardzo. Teraz to wkręcam do oporu. Ach, nie będę już pokazywał, bo to się zejdzie. Pewnie z minutkę czy z ileś. O, aby to wkręcić. Dobra, przerwę nagrywanie, bo niewygodnie mi, muszę to gdzieś oprzeć. W każdym bądź razie tak to trzeba wkręcić i zawsze trzeba to smarować, bo jak nie posmarujecie, to rozpierdzielicie tą gumkę. Dobra, to wkręcę sobie już na spokojnie. Założę rękawiczki. I będziemy zaraz działać dalej. No i co? Elegancko się wkręciło, jak widać. Teraz musimy wyjąć to urządzenie, czyli na przykład poluzować to, no, w ten sposób. O. Tutaj oczywiście końcówkę dajemy odpowiednią. O, na to. Wszystko jest elegancko. Tutaj wyciek tam ten płyn. Także tak to trzeba, słuchajcie, zrobić. Posmarować, bo inaczej nam to nie wejdzie. Ktoś napisał, że odpowietrznik można odkręcić. No można, będzie lepiej szło, ale tak czy inaczej to się wkręci. Nie ma tutaj co panikować. Także teraz zakładamy co? Będę zakładał tarczę. Tak jak mówiłem, to wyczyściłem tutaj już wcześniej. Oto wszystko i zakładamy tarczę. Nasmarowane jarzmo, tak jak wam tłumaczyłem, co tam trzeba nasmarować klocki. I zakładamy dalej. Fu, zacisk. Jeszcze tu chciałem dopowiedzieć. Przed chwilą, nie wiem czy widać było, ale ta gumka tutaj taka była napęczniała, taka wybrzuszona jakby do przodu, to ciężko byłoby nam założyć zacisk, bo no ta gumka tak tutaj w tę stronę odchodziła, o w tę. To trzeba, jak się to wciśnie, włożyć tam śrubokręcik i do góry tak delikatnie, żeby nie porwać gumki, ją podnieść, a to po to, że tam po prostu się powietrze zebrało i ona jakby się zapowietrzyła. Jak to podniesiecie tą gumkę, zrobicie tam taką małą przerwę, to tak, takie syczenie będzie psz, i wtedy te powietrze elegancko zeszło. O, ten płyn tam wyleciał też, co było go nadmiar, bo to razem powietrze było z płynem. No i teraz jest tak elegancko równo, że można tu śmiało zakładać. Dobra, to ja teraz, tak jak powiedziałem, zakładam tarczę, zakładam jarzmo, które zaraz nasmaruję, i te prowadnice przesmarują, o których wam przed chwilą mówiłem. Pokażę wam, jaki to jest smar. Już pokazywałem, ale pokażę jeszcze raz. Poprzednim filmem pokazywałem. Tutaj sobie dobieramy te końcówki do tego, od tego zestawu. Ten zestaw też pokazywałem, pokażę jeszcze raz. Tak wygląda ten zestaw do wciskania tłoczków hamulcowych. To teraz to wszystko zrobię i jeszcze coś tam dopowiem. Tak wygląda ta prowadnica po przesmarowaniu. Tego smaru tak delikatnie dajemy, wkładamy. Na dole już przesmarowałem. To jest ten smar. Tak wygląda. Możecie użyć innej firmy. No, ma być smar do prowadnic zacisków hamulcowych. Taką się nazywa. Wysokotemperaturowy. Wkładamy. Tu nam zaraz chwilę to wskoczy. O. I teraz też jakby coś, no tutaj się zapowietrzało, to
No to jest chyba dobrze, można tutaj podważyć to śrubokrętę, żeby te powietrze, co tam jest, co tam nam weszło, zeszło. Można tak sobie jeszcze pokręcić trochę, o, żeby on się ładnie tam rozprowadził, w prawo trochę. No i teraz czyszczę prowadnicę, smaruję i zakładam. Założona, dokręcona tu śrubką, tak jak mówiłem, poczujecie opór delikatnie. Jaka tarcza? Tarcza serii GTS Series. Malowana, nawiercana, nacinana. Ja używam tylko takich tarcz polskiej firmy AT Nikoda, tak jak tu jest napisane. Tarcze kupujecie tylko i wyłącznie po numerze WIN, żebyście wiedzieli, o co chodzi, albo no, zmierzyć sobie, jakie macie, i wtedy możecie na przykład sobie za te Mikoda kupić takie tarcze. Dobra, teraz zakładam jarzmo, tutaj gdzie się jarzmo przykręca, potem gdzie będziemy przykręcać zacisk do jarzma, to też sobie nasmarować. To są śruby od jarzma, ja te śruby, można tu sobie dać klej do gwintów, można nie dawać, ja w tym przypadku nie daję, nie ma takiej konieczności, to się nic nie odkręci, też niech mi nikt tu nie pisze, że się odkręci, że koniecznie trzeba dać klej do gwintów, bo się nie odkręci, ja już nie jedne hamulce robiłem i wiem, co robię. Tylko to trzeba mocno przykręcić, no nawet mogę, muszę powiedzieć, że bardzo mocno. Dobra, składam to wszystko, zaraz wam pokażę, jak to wygląda złożone. No i dobra, robota zakończona, wszystko ładnie weszło, klocki ładnie weszły, wszystko nasmarowane, podokręcane, jak widzicie, tarcze są kierunkowe, nie ma lipy, takie jak opony, niektóre, czyli L lewa, P prawa. Wszystko jest elegancko, trzeba hamulec sobie ścisnąć ze dwa razy, żeby tłoczek doszedł do klocków, zacisnął, dotrzeć, pojeździć jakieś 300 km po mieście, delikatnie hamować, żeby nie popalić. No i tyle, zakładam koło, także naprawa kolejna zakończona sukcesem, trzymajcie się, do następnego, hej!